Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będą wystąpienia rewolucyjne, jakie miały miejsce w pierwszej połowie XIX wieku w Europie, jeszcze przed wiosną ludów. Pierwszym zagadnieniem, jakie sobie omówimy, to wojna Greków o niepodległość. Grecja, podobnie jak większość państw zresztą bałkańskich, pod koniec średniowiecza została opanowana przez Imperium Osmańskie, jednak sami Grecy w porównaniu z innymi podbitymi narodami mieli jakąś pozycję uprzywilejowaną, często zajmowali wysokie stanowiska, wysokie urzędy w państwie tureckim, ale mimo to w XVIII wieku organizowali powstania niepodległościowe. Dążenia te popierała Rosja, która oficjalnie mówiła, że to z sympatii dla prawosławia Greków, ale tak naprawdę widziała w tym korzyści terytorialne. Pamiętamy plan jeszcze carycy Katarzyny z odtworzenia Imperium Bizantyjskiego, no to Grecja w sam raz się w to wpasowuje. Tutaj szczególnie też Rosję interesuje uzyskanie cieśnin czarnomorskich, które otwierałyby Rosji drogę do Morza Śródziemnego i do kontroli jego handlu, co by na pewno znacząco zwiększyło jej zyski. No i w ten sposób rozpoczyna się grecka batalia o niepodległość w roku 1821 roku. Tutaj wspierali ją różni działacze z innych krajów zwani Filhelenami. Oczywiście od Fil, greckiego przyjaciel, i Helen, odwołujemy się, tak przecież mówimy Helada, Heleni i tak dalej, odwołujemy się w ten sposób do starożytnych Greków. Oni mobilizowali opinię publiczną do obrony Greków, zbierali na nich pieniądze i broń. Część nawet wybrała się, żeby wziąć udział bezpośrednio w walce. Takim Filhelenem znanym był na przykład George Byron, przecież znany poeta tamtego czasu. Omawiamy sobie go w lekcji, w której mówimy sobie o romantyzmie. Piszmy sobie w takim razie 1821, wybuch wojny o niepodległość, wybuch greckiej wojny o niepodległość, która będzie trwała blisko 9 lat. Wojny o niepodległość. Okej. No i to hasło może Filheleni. Filheleni. Przez 2L. Zauważmy. Tutaj wojska tureckie postanowiły krwawo stłumić jakiekolwiek wystąpienia. Aha, właśnie, George Byron swoją drogą ginie w trakcie tej rewolucji, bodajże w roku 1824. Tutaj Turcja chce krwawo stłumić wszelkie wystąpienia. W Stambule oraz w rejonach, gdzie Turcy stanowili większość mieszkańców, dochodzi wręcz do rzezi Greków. Tutaj takim przykładem jest to, co widzimy na obrazie, czyli rzeź Greków na wyspie Chios. Zapiszmy sobie 1822, rzeź Greków na wyspie Chios. Obraz ten, kiedy zostaje wystawiony w Paryżu w roku 1824 roku, wstrząsa opinią publiczną w krajach Europy Zachodniej, szczególnie we Francji i Wielkiej Brytanii. Ludność domaga się interwencji, nawet zbrojnej, na korzyść oczywiście Greków. Rządy tych państw jednak niechętnie chciały podejmować takie działania, ponieważ przyznanie niepodległości Grekom mogłoby naruszyć tak zwany pokongresowy porządek. Wielka Brytania chciała naruszyć swojego balance of power. No i pomocy też nie chciała udzielić Rosja, gdyż Aleksander I wtedy uznał greckie powstanie za bunt przeciwko po prostu legalnej władzy. Sytuacja się jednak zmieniła, kiedy tron objął w 1825 roku Mikołaj I Romanow. Znaczy z dynastii Romanowów, może po prostu mówimy Mikołaj I. On objął tron po Aleksandrze I, był jego bratem. No i on zainteresował się sprawą grecką bardzo mocno, co zaniepokoiło z kolei Wielką Brytanię i Francję. Obawiano się, że Rosja samodzielnie dokona interwencji, pokona Turcję, no i zajmie te tereny. Ostatecznie 3 mocarstwa wysłały swoje floty na wybrzeża Grecji. Sojusznicy nie chcieli walczyć, a jedynie blokować flotę turecką. Jednak Turcy ostrzelali Brytyjczyków, prowokując tym samym bitwę. No i flota turecka poniosła w ten sposób dotkliwą klęskę w bitwie w zatoce Navarino w roku 1827 roku. 1827, bitwa pod Navarino. Później w 1828 roku Turcy atakują wojska rosyjskie pod dowództwem Iwana Dybicza, no i szybko zbliżają się już do Stambułu. No, mamy w zasadzie pokonanie Turcji. Turcja później nawet się tam poddaje. W 1829 roku w bitwie pod Petrom poddają się wojska tureckie Grekom, pomimo że były lepiej wyszkolone. No i ta wizja klęski, umocnienia pozycji Rosji niepokoi Wielką Brytanię, także Austrię, która wtedy widzi zagrożenie na Bałkanach w postaci Rosji, a także chciałaby tam rozszerzyć swoją strefę wpływów. Później będziemy w XIX wieku właśnie konflikt między Austrią a Rosją o Bałkany. I pod presją tych państw dochodzi do zawarcia pokoju między Rosją a Turcją w 1829 roku w Adrianopolu. 1829, pokój w Adrianopolu. Pokój w Adrianopolu. No, czyli wojna w zasadzie trwa 8 lat, nie 9, jak powiedziałem na początku, tak no, szacowałem około, bo to zawsze należy przedłużyć trochę te działania wojenne, bo ostateczny tak naprawdę pokój, który to wszystko rozstrzygnie, mamy na konferencji w Londynie. Konferencja w Londynie trochę sprostowała to, co zostało ustalone w Adrianopolu. Według Adrianopolu Rosja musiała wycofać się z zajętych terenów tureckich, miała zatrzymać deltę Dunaju, część czarnomorskiego wybrzeża Kaukazu. Turcja za to traciła wtedy dość niewielkie obszary, musiała nadać także szeroką autonomię Grekom i Serbom, także na Mołdawii i Wołoszczyźnie. Jednak w księstwach naddunajskich, czyli Mołdawii, Wołoszczyźnie, władzę w praktyce mieli sprawować konsulowie Rosji, znaczy tak się, na tym się skończyło, a o dalszych losach Grecji już właśnie przesądzono na konferencji w Londynie, kiedy utworzono niepodległe państwo greckie. 1830, konferencja w Londynie. Konferencja w Londynie. Co jest ważne tutaj? To, że ludzie wtedy w Europie zobaczyli, że jest możliwość uzyskania niepodległości, bo mimo okupacji Grecja była dość długo okupowana przecież przez Turcję, przez blisko chyba paręset lat. Grecja odzyskała swoją niepodległość i możliwe to było i inne państwa w Europie też się tym zainteresowały, szczególnie ludy, które dążyły niepodległości, choćby Polacy, czy też Serbowie, którzy byli bardzo blisko i szczególnie, że to się udało w oparciu o inne wielkie mocarstwa. Serbowie za to zauważyli taką możliwość w przypadku oparcia się o Rosję. Jeśli chodzi o samą Rosję, zarządów cara Aleksandra I złagodzono cenzurę, zawieszono też działalność tajnej policji, a on wraz z grupą doradców przygotowywał jakieś reformy. Zmiany te dawały nadzieję, że Rosja stanie się krajem bardziej liberalnym, no ale jednak po kilkunastu latach Aleksander I rezygnuje z tych reform, powstają wtedy grupy konspiracyjne, do których się przyłączają przedstawiciele szlachty, głównie to są oficerowie, gdyż samo mieszczaństwo w Imperium Rosyjskim było bardzo nieliczne i słabe, no i członków tych organizacji inspirują ideały oświecenia, którymi się także zetknęli w czasach Napoleona, no i w 1821 roku powstają dwie takie duże grupy spiskowe. Towarzystwo Północne i Towarzystwo Południowe. Sobie przewińmy. 1821, Towarzystwo Północne i Towarzystwo Południowe. Okej. No i te grupy obie głoszą hasła równości wobec prawa, chcą demokratyzacji stosunków, takiej większej wolności. Samo Towarzystwo Północne opowiada się za przekształcenie monarchii absolutnej w federację, federacyjną, taką monarchię konstytucyjną, a Towarzystwo Południowe chce wprowadzenia republiki. Spiskowcy korzystają z zamieszania po śmierci Aleksandra I, który, tak jak pamiętamy, Mikołaj I jest jego bratem. Aleksander I umiera bezpotomnie i wywołują powstanie dekabrystów w roku 1825. Daty nam się różnią, bo możemy mówić, że to było 25 grudnia według naszego kalendarza gregoriańskiego, albo to było 14 grudnia według kalendarza juliańskiego, który wtedy był jeszcze używany w Rosji. Później będziemy mieli także takie żarty, jeśli chodzi o rewolucję październikową, która miała miejsce w listopadzie i tak dalej, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy spokojnie. Czyli wtedy mamy powstanie dekabrystów. Powstanie dekabrystów, co widzimy też na obrazie. Dlaczego dekabrystów? To się wzięło od nazwy rosyjskiej diekabr, czyli grudzień. Możemy sobie zapisać diekabr. Diekabr, czyli grudzień po prostu po rosyjsku. Samo powstanie zostaje szybko stłumione, rewolucjoniści są źle dowodzeni i nie mają także dużego poparcia społeczeństwa. No i Mikołaj I, który jest konserwatystą, reakcjonistą, jest przeciwnikiem jakichkolwiek zmian, krwawo tłumi wszelkie inne powstania na Kaukazie, Ukrainie, no i także później na ziemiach polskich. Stał się głównym filarem całego Świętego Przymierza, zyskał nawet miano żandarma Europy w swojej postaci. Prowadził taką bezkompromisową politykę wewnętrzną, powołał do życia trzeci oddział kancelarii carskiej, który był po prostu rozbudowaną tajną policją polityczną. Kierował tym generał Aleksander Benkendorf. Ten trzeci oddział stał się takim najważniejszym organem w państwie, zajmował się wywiadem, szpiegostwem, wykrywaniem spisków, prześladowaniem także niesubordynowanych literatów i innych osób w społeczeństwie, takich wyżej często postawionych, bardziej wpływowych, kontrolą szkolnictwa i po prostu cenzurą. Wtedy symbolem Rosji stały się takie trzy zasady głoszone przez ministra światy Siergieja Uwarowa: samodzierżawie, prawosławie i ludowość. Zgodnie z tym władza spoczywała po prostu w rękach cara, to było to samodzierżawie, nie wolno było odstępować od religii prawosławnej, co stanowiło zdradę, no i dominującym w państwie miała być kultura narodu rosyjskiego, nic poza tym, pomimo że Rosja tak naprawdę była takim zlepkiem wielu narodowości. Mówimy wtedy, że Rosja stała się państwem policyjnym i zaczęła się izolować od wpływów zewnętrznych, właśnie za czasów Mikołaja I. Teraz przejdźmy może do rewolucji lipcowej, czyli wolność pchająca lud na barykady. Jak ma się sytuacja we Francji? W 1814 roku pod osłoną wojsk oczywiście przeciwnych Napoleonowi powraca do Paryża Ludwik XVIII Bourbon. No i on pod naciskiem Brytyjczyków, cara Aleksandra I, obawiając się także samą kolejnej rewolucji, nie przywraca monarchii absolutnej, ale oktrojuje kartę konstytucyjną. W niej utrzymane są główne zdobycze rewolucji, ta równość obywateli, równość wobec prawa, swoboda sumienia, wyznania. Potwierdza także prawo posiadania ziemi nabytej w czasie rewolucji. We Francji tworzony jest dwuizbowy parlament, składa się z Izby Parów i Izby Deputowanych. Każdy z członków Izby Parów wybiera król, przedstawicieli do Izby Deputowanych już wyborcy według ordynacji wyborczej, z której wysoki był cenzus majątkowy, czyli w zasadzie tylko bogaci wybierali. Po śmierci Ludwika XVIII zasiada jego brat, Karol X, on rządzi w latach 1824-1830 i mówimy, że był ultrasem, czyli takim skrajnym monarchistą, dążył on do przywrócenia monarchii absolutnej. No i on tutaj także dążył do zwrotu ziemi odebranej szlachcie, duchowieństwu, wzmocnieniu roli kościoła. No i on dokonuje czegoś bardzo złego. 25 lipca ten cwaniak w 1830 roku, wykorzystując to, że wtedy Francja cieszyła się z kolonii, znaczy z podbicia kolonii w Algierze i wykorzystując ten społeczny entuzjazm, wprowadził, znaczy w zasadzie znosił pewne prawa, które były kluczowe dla Francuzów. Między innymi rozwiązał Izbę Deputowanych, czyli to, co wybierali Francuzi. Wprowadził cenzurę prewencyjną, czyli cenzurę taką, że przed wypuszczeniem danego dzieła już było one cenzurowane, sprawdzano, czy w ogóle może zostać wypuszczone, to jest cenzura prewencyjna. No i także ustanawiał nowe prawo wyborcze, które całkowicie nie podobało się ludziom, gdyż na wybór deputowanych niemal wyłącznie mogli wpływać posiadacze ziemscy. Pozbawiało to w zasadzie blisko głosu 3/4 dotychczasowych wyborców, w tym także większości burżuazji, tego bogatego mieszczaństwa. Mówimy, że on opublikował tzw. 5 ordonansów. Oj, tutaj się to 5 ordonansów i one właśnie wprowadzały to, co sobie mówimy. Jeszcze tam 5. przywracał paru ultrasów do władzy, takich monarchistów skrajnych. No ludziom oczywiście się to nie spodobało, on myślał, że to wszystko przejdzie cichcem. No i 26 lipca ludzie, kiedy to przeczytali, się dowiedzieli, po prostu zawrzało we Francji, szczególnie ludność Paryża zawrzała. w dniach 26-27 zaczęli wznosić oni barykady, szczególnie studenci, stąd taki też słynny obraz Delacroix, o którym sobie mówiliśmy przy romantyzmie, wolność prająca lud na barykady. No to jest właśnie ten lud, to odnosi się do rewolucji lipcowej, często to jest mylnie utożsamiane z rewolucją francuską roku 1789, to jest mylnie, nie, tego nie mieszamy. To jest rewolucja lipcowa, to sobie warto zaznaczyć, tak to nazywam, rewolucja lipcowa, taki znak wodny. No i z czasem na czele staje 29 lipca Lafayette, stary bohater rewolucji roku 89, a także walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych, i on wraz z jeszcze jednym Francuzem, Jackiem Lafitte, jeśli dobrze czytam, szuka zmiany, bo ludzie chcą już prowadzić republikę z powrotem, oni się boją, jakie to może mieć konsekwencje. I on szuka zmiany i znajdują Ludwika Orańskiego, który przyjął imię później Ludwik Filip I, czyli zastępują monarchię kolejną monarchią, konstytucyjną. To jest, on także był, pochodził z Bourbonów, tylko z linii orleańskiej. Ta stara linia Bourbonów już nigdy nie wróciła później do władzy. I on przyjął tytuł króla Francuzów z łaski Bożej i woli narodów. W samo miejsce białej flagi Bourbonów przywrócono trójkolorowy sztandar rewolucji, właśnie ten, już nie mieliśmy tej białej flagi Bourbonów królewskiej. No i rewolucja lipcowa spowodowała, że we Francji przejęła władzę tak naprawdę bogata burżuazja, bo znowu wprowadzono taki wysoki cenzus majątkowy. Ta burżuazja była przeciwna jakimś masowym reformom społecznym. Umożliwiało to wprowadzenie właśnie tej ordynacji wyborczej i preferowanie tych osób bogatych u rządów, no co doprowadziło do takich rządów, które wkrótce tak się zakończą kolejną zmianą, ale o tym sobie powiemy jeszcze w przyszłości. Ci, którzy jeszcze się sprzeciwiali, bo ludność Paryża sama się czuła trochę zawiedziona, że zaraz mieliśmy zrobić republikę, znowu mamy króla. Tutaj Lafayette na przykład tłumaczył ludziom, że teraz Francja z tym monarchą będzie najpiękniejszą z republik. Jako monarchia konstytucyjna będzie najpiękniejszą z republik. No, wynik był taki, że Francuzi czuli się trochę oszukani, samo Święte Przymierze trochę się przestraszyło tym działaniom. Naruszono jakby jego podstawę monarchy, no i także to dało taki sygnał, zielone światło różnym frakcjom rewolucyjnym, szczególnie tym w Polsce, którzy szykowali powstanie listopadowe, o którym sobie powiemy, że jednak taka rewolucja jest bardzo możliwa. Przejdźmy sobie teraz już do Anglii. W Anglii na początku XIX wieku autorytet monarchy w zasadzie spada bardzo mocno. To było efektem nieudolnych władców z dynastii hanowerskiej panujących tam od 1714 roku. Na początku, mieliśmy początkowo w XVIII wieku chorego umysłowo Jerzego III, który panował w latach 1760-1820. Później mamy Jerzego IV 1820-1830, który też był osobą niezrównoważoną raczej psychicznie, uzależnioną od alkoholu, a później przejmuje władzę jego mało inteligentny brat Wilhelm IV. On rządzi w latach 1830-1837. W okresie panowania tych władców oni byli bardzo niepopularni, raczej nielubiani przez społeczeństwo. Umacnia się rząd parlamentarny, wzrasta znaczenie samego parlamentu, wzrasta znaczenie przede wszystkim premiera oraz rządu, który odpowiada przed parlamentem i właśnie jest dowodzonym przez tego premiera. Sam monarcha panuje, ale w zasadzie już mówimy, że nie rządzi. W 1832 roku mamy tą reformę wyborczą, o której sobie mówimy przy przemianach społecznych w XIX wieku. Wtedy to przypomnijmy sobie, Wielka Brytania zostaje podzielona na nowe okręgi wyborcze, prawo wyborcze traci większość tych miasteczek rządzonych przez starych arystokratów, a zyskują je na przykład przemysłowcy i wtedy już nie trzeba nabywać ziemi, żeby móc uczestniczyć w życiu publicznym. Od tego czasu także około 20% mężczyzn może brać udział w wyborach. Władzę sprawowali na ogół na przemian torysi, czyli ci konserwatyści, i wigowie, czyli liberałowie. Ten system dwupartyjny okazuje się w Anglii bardzo sprawny. Partia opozycyjna krytykuje rząd, wie, że musi, jak go krytykuje, to musi mieć rozwiązania, które później, jak nastanie jej kolej rządzenia, wprowadza w życie, sprawdzamy i tak leci to w kółko. Także tutaj ważne jest poparcie społeczne, o które należało po prostu zabiegać. Jeśli zawiedziono społeczeństwo, to już nie dochodziło do władzy. Sam autorytet monarchy wzrasta po objęciu tronu przez bratanicę Wilhelma IV, 18-letnią w ten dzień objęcia tronu królową Wiktorię Hanowerską. O, tutaj zejdźmy sobie, żyła w latach 1819-1901, czyli dość długo, no już nie jest na chwilę obecną najdłużej panującym monarchą w Anglii, kiedyś była. Była ona bardzo pracowita, skromna, zyskała sobie sympatię społeczeństwa, poślubiła też księcia Alberta z dynastii Saksen-Coburg-Gotha, który stał się także jej doradcą. Sama Wiktoria nie mogła być jednak królem Hanoweru i została zerwana wtedy unia personalna z Wielką Brytanią, która istniała od 1714 roku między tymi dwoma państwami. Za czasów królowej Wiktorii naprawdę Anglia miała swoje złote czasy, stała się imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodzi, ale o tym sobie jeszcze troszeczkę wspomnimy na innej lekcji. Jeśli chodzi o kolonie łacińskie i portugalskie w tamtym czasie, tak jak pamiętamy, Ameryka Środkowa i Południowa w zasadzie od czasów wielkich odkryć geograficznych znajdowały się głównie w rękach Hiszpanów. Były to kolonie całkowicie zależne politycznie od centrum od metropolii, która miała miejsce w Europie. Wszystkie urzędy obsadzano albo Hiszpanami, albo ewentualnie tak zwanymi kreolami, czyli Hiszpanami urodzonymi już w koloniach, ale to były zazwyczaj już urzędy te niższe. Natomiast niedostępne one były w ogóle dla Indian, mulatów, metysów, o murzyńskich niewolnikach już nawet nie wspominając, którzy nie mieli żadnych praw politycznych, żadnej wolności osobistej czy też majątków. No i przez to społeczeństwa kolonii były zróżnicowane majątkowo, ale to odpowiadało także temu przedziałowi etnicznemu. Dane pochodzenie etniczne zazwyczaj wiązało się z danym stanem majątkowym, co powodowało oczywiście jakąś niechęć w społeczeństwie i chęć za to na zmiany. Hiszpania jako państwo strasznie osłabła, gdy w 1808 roku zajął ją Napoleon. Wtedy zaczęły wybuchać w koloniach powstania. Mieliśmy nowe walki wyzwoleńcze, przewodzi im m.in. kreol zresztą Simon Bolivar, bardzo znany, czy José de San Martín. Możemy go sobie tutaj zapisać. José de San Martín. Oni prowadzą walki niepodległościowe i w zasadzie w latach 20. XIX wieku mamy takie duże bunty. Do 1825 roku w zasadzie wszystkie kolonie już mają niepodległość poza Kubą, Puerto Rico i innymi paroma mniejszymi jeszcze. Jednak te kolonie nie tworzą federacji tak jak USA, mimo że łączy je ta sama kultura, religia i język. Na przeszkodzie tutaj stają głównie spory jakieś ambicyjne między politykami. Tutaj powiedziałem, że kultura i tak dalej, no nie mówimy oczywiście o małych plemionach Indian, tylko chodzi o tą kulturę właśnie hiszpańską. Utworzono tak więc kilkanaście nowych państw republik, na przykład Meksyk, Kolumbia, Peru, Boliwia, Argentyna, Chile, Ekwador, które są nękane przez wewnętrzne wojny domowe, jakieś rewolucje, zamachy stanu i wojny z sąsiadami. Nie rozwiązano też problemów społecznych ani też ekonomicznych. Za to w portugalskiej Brazylii w czasie wojen napoleońskich skrywa się król Portugalii, czyli Maria, wtedy to była Maria I. Tam się chroni cały dwór królewski w tej Brazylii i tutaj Maria, wdzięczna za lojalność Brazylii, w 1815 roku nadaje jej status odrębnego królestwa, połączonego oczywiście z Portugalią, unią personalną. Ostatecznie jednak zwyciężyły tendencje niepodległościowe. W 1822 roku Brazylia ogłasza niepodległość, a cesarzem Brazylii zostaje Pedro I, syn panującego wówczas króla Portugalii Jana VII. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/aplusnauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.